Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dziś na warsztat bierzemy budżetówkę Sony Xperia E3. Zapraszam do oglądania. Sony Xperia E3 ma zamiar powalczyć o segment niskobudżetowy. Smartfon ma kosztować poniżej 600 zł, właściwie kosztuje poniżej 600 zł, a ma do zaproponowania dość sporo. A mianowicie mamy tutaj procesor czterordzeniowy Snapdragona 400 słynnego, który jest montowany w też dużo droższych urządzeniach. Mamy 1 GB pamięci RAM, ale o specyfikacji też powiemy sobie troszeczkę oczywiście później. Zobaczymy, co Sony Xperia E3 ma w zestawie. Tak wygląda pudełeczko. Niewiele ma w zestawie, a mianowicie tylko kabel do komputera i do samej ładowarki i zestaw instrukcji. To jest wszystko, co do zaproponowania ma Xperia, ale też jakoś specjalnie nie ma się czemu nie dziwić. Xperia E3. Budżetowy model, typowo 4,5-calowy ekran o rozdzielczości 854x480 pikseli, zrobiony w technologii IPS-owy. Jest odporny na zarysowania, choć o szkle Gorilla Glass chyba nie ma co mówić. Nie jest to jakoś, można powiedzieć, dobra rozdzielczość przy 4,5-calowym ekranie, co daje zagęszczenie pikseli w granicach 240 dpi i to faktycznie widać przy przeglądaniu internetu, może z daleka, może tego tutaj też jakoś specjalnie nie zauważycie, no ale jednak przy 4,5-calowym ekranie taka rozdzielczość nie jest jakimś, można powiedzieć, nie jest na pewno jakimś hitem. To samo tyczy się ekranu IPS-owego, jest dość blady, z kąty widzenia są dość słabe, dobrze działa dotyk, ale można powiedzieć nic poza tym. Ekran, wydaje mi się, że to jest najsłabszy element tego smartfona. Słabszym elementem, o słabszych elementach też sobie jeszcze powiemy oczywiście troszeczkę później. Może o wyglądzie. Sony nie da się pomylić z niczym innym. Design już się ostał na tym rynku smartfonowym, czyli mamy tutaj może nie szkło, tak jak to jest w serii Z. Mamy tutaj taki typowy plastik, oczywiście dużo różnych kolorów, jeżeli chodzi o obudowy. No ale bryła smartfona jest rozpoznawalna, że tak powiem, czyli dość kwadratowa, dość kanciata, ale ma jednak zaokrąglone te rogi. No i oczywiście klawisz po prawej stronie umieszczony na środku, służący do zablokowywania i odblokowywania, włączania i wyłączania urządzenia, oraz pod nim klawisz ciszej, głośniej. Na dole nie znajdziemy nic, no i u góry znajdziemy jeszcze wejście na same słuchawki. Tak mniej więcej by się prezentowała Xperia, dość ładna, dość dobrze trzymająca się w ręce. Co mnie troszeczkę raziło, to też ekran 4,5-calowy, ale obudowa zachodzi jeszcze na ten front. No i jeszcze mamy tutaj czarną ramkę i też dużo wolnego miejsca u góry i na dole tego urządzenia. To mi się jakoś specjalnie nie podoba. Ten ekran jest optycznie bardzo mały. Znajdziemy tutaj jeszcze też kamerkę. Jest to kamerka VGA. A na tyle znajdziemy 5-megapikselowy aparat z diodą doświetlającą LED. Mamy też jeszcze funkcję oczywiście NFC. Może zdejmijmy tą pokrywę, bo Xperia E3 jest całkowicie rozbieralna. Dokładnie. Co ciekawe, bateria nie jest tutaj wyjmowana. Jak możecie zresztą zobaczyć, mamy tutaj wejście na kartę pamięci do 32 GB. No i wejście na kartę SIM. Oczywiście smartfon posiada tutaj możliwość LTE i to już jest zdecydowany plus za smartfona poniżej 600 zł. To jest na pewno plus. Minusem jest odnośnie pamięci wbudowane tylko 4 GB pamięci wbudowanej. Z tego można powiedzieć 1,5 GB jest dla samego użytkownika. To jest absurdalnie mało, ponieważ zainstalowanie kilku aplikacji, już nie mówię tutaj, zainstalowałem AnTuTu, Quadrant, Speedtest, CPUZ, a na grę już na przykład już nie starczyło. Mógłbym oczywiście włożyć kartę SD i poprzenosić te wszystkie aplikacje, no ale nie o to w tym wszystkim też dokładnie chodzi. Nie wszystko da się przecież przenieść na kartę
na kartę SD, więc moim zdaniem na dzisiejsze czasy 8 GB, z tego zazwyczaj 4,5 jest dla użytkownika, jest taki, można powiedzieć, optimum. Tutaj mamy 4 i jakieś 1,5 dla użytkownika. To jest bardzo, bardzo duży minus. Jeżeli chodzi o specyfikacje, to może dopowiedzmy tutaj oprócz 4,5 calowego ekranu IPS-owego mamy 4-rdzeniowy procesor Qualcomma 400, Snapdragona 400 o taktowaniu 1,2 GHz, no i Adreno 305, no i 1 GB pamięci RAM. Tak mniej więcej kształtowałaby się specyfikacja. Zerknijmy sobie do benchmarku AnTuTu, zobaczmy ile nasza Xperia osiągnęła punktów, bo to też jest jakiś, można powiedzieć, wyznacznik, jeżeli chodzi o wydajność. 18151 punktów, to jest wynik spodziewany, wszystkie Snapdragony 400 tyle dokładnie mają. Tutaj też możecie zobaczyć, ile tej wolnej pamięci zostało, no i 240, VGA kamerka na przodzie, tak mniej więcej to wygląda. Oczywiście mamy czujnik światła, mamy czujnik zbliżeniowy, przede wszystkim jeżeli chodzi o czujnik światła, to Xperia to ma, LG-ki, które ostatnio testowałem też na kanale wideotesty i na kanale Telesmartphone, na moim kanale prywatnym, tam aktualnie te LG-ki takiego czujnika nie mają, tutaj mamy. To jest dość dobra rzecz. Jeżeli chodzi o system operacyjny, mamy tutaj Androida w wersji 4.4. Cóż możemy o nim powiedzieć? Też już kilka razy mówiłem o tym. Dość ciekawa nakładka, dość dobrze znana. Zapraszam do kilka moich wcześniejszych filmów, gdzie recenzowałem, powiedzmy, Z3, Z2, Z1. To jest, można powiedzieć, wszystko to samo. Najciekawsze rzeczy dzieją się oczywiście tutaj. Możemy sobie zmieniać kolejność tych ikon, widzieć się najczęściej używane i tak dalej. Mamy też możliwość killowania tych wszystkich aplikacji poprzez klawisz funkcyjny, oczywiście, tak, dokładnie. Mamy też tutaj kilka jeszcze innych wielozadaniowość, na przykład odpalania kalkulatora, to oczywiście też wszystko było. Multitouch też działa na samym pulpicie, możemy sobie zmieniać te nasze pulpity, ustawiać, który jest domowy, który nie, dodawać widżety, motywy mamy kolorystyczne. Oczywiście każdy znajdzie coś dla siebie i każdy taką Xperię może spersonalizować dokładnie pod siebie. Może przejdźmy do samych multimediów, może przejdźmy do aparatu i moim zdaniem jak na Xperię aparat 5-megapikselowy robi zdjęcia dość słabo. Niestety tutaj jestem zawiedziony, co prawda nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD, ale jeżeli chodzi o zdjęcia, to tutaj jakoś nie mamy nie mamy za co Xperię chwalić. Autofokus oczywiście działa, mamy kilka trybów, ręczne, tryb kreatywny, efekt AR, czyli latające ludziki po ekranie. Mamy tego kilka, oczywiście to wszystko jest dokładnie znane, ale przy takim, można powiedzieć, średnim oświetleniu zdjęcia z Xperii wychodzą dość słabo. Mała szczegółowość i jakoś nie byłem specjalnie zachwycony tym aparatem. No chwała za to, że nagrywa w rozdzielczości Full HD, to jest rzeczywiście plus. A jeżeli chodzi o muzykę, tutaj też jakoś specjalnie nie ma co chwalić naszej Xperii. Może coś puścimy. Może jakiś szczęśliwy traf, może nie kolędę. Dokładnie. Tylny głośnik gra po pierwsze dość cicho i dość niewyraźnie, dość słaba jakość odtwarzanego dźwięku. Na słuchawkach jest oczywiście zdecydowanie lepiej, mamy tam kilka wspomagaczy, jeżeli chodzi o same słuchawki, Clear Audio Plus i tak dalej, to faktycznie pomaga i tutaj jakoś specjalnie
na słuchawkach nie możemy narzekać, jest zdecydowanie lepiej, ale tylny głośnik działa dość słabo, no średnio po prostu, może nie dość słabo, ale średnio, ale musimy też zaznaczyć, że to jest smartfon poniżej 600 zł z możliwością właśnie LTE i może zobaczmy, jak to wszystko ładnie działa. Wejdźmy na stronę wideotesty.pl. Trafię. No, przy takim 4,5-calowym ekranie naprawdę ciężko, ciężka ta klawiatura. Naprawdę mam duże problemy tutaj z pisaniem. A, może się teraz udało. Jak widzimy, strony odpalają się momentalnie. Internet nie mamy absolutnie co narzekać. Jeżeli chodzi oczywiście o gry, no to też nie będę wam pokazywał. No wszystkie te raczej najnowsze gry na Xperia E3 chodzą. No w końcu ta specyfikacja mówi już za siebie, że ja mogę, ja potrafię i tutaj naprawdę jakoś nie zawiedziemy się, jeżeli chodzi o samą specyfikację. Jak na internet też, jak widzicie, wszystko chodzi rewelacyjnie szybko i to jest LTE przy smartfonie poniżej 600 zł od firmy Sony, to jest zdecydowany plus. No i tak mniej więcej by wyglądała Sony Xperia Z3, taki rzut oka, taka mini recenzja. Czy polecam ten smartfon? Tak, owszem, polecam, ale za rozsądne pieniądze, czyli można powiedzieć w abonamentach takich typowo średnich do 50 zł za złotówkę, owszem. W detalu jak najbardziej, 500 zł, 550, myślę, że ta Xperia jeszcze spadnie za chwilę i mamy smartfon z LTE. To nie jest głupi pomysł, jeżeli chodzi o politykę Sony, wypuszczając taki smartfon, ale wiele braków ma. Przede wszystkim minus to są, moim zdaniem, multimedia jak na Xperia. Ekran, mało pamięci wewnętrznej, no plusy to jest w jakiś na pewno sposób wygląd, no i funkcja LTE, specyfikacja, no tak pół na pół, ale ocena to 3. Ocena to taka typowa trójka, nie najgorzej, ale też jakoś tam specjalnie nie najlepiej. No i Xperia Z3 po prostu nie rzuciłam jakoś specjalnie na kolana. Komentujcie, subskrybujcie kanał wideotesty.pl. No i co? Zapraszam do następnego razu. Trzymajcie się, hej!